No kuźwa, dzisiejszy dzień zapowiada się ciekawie. Na pewno będzie wesoło. Audio może być jeszcze gorsze niż zawsze. Kominiara na pysku zainstalowana. Jest kuźwa minus 10 stopni. Znowu napadało tego jebanego śniegu. Odczuwalną pokazuje minus 14. Jaja chuj. Ja myślałem, że już pożegnamy się ze śniegiem w tym półroczu. A tu proszę, jaka niespodzianka. Tu babeczka drzwi przymarzły, nie mogła otworzyć. O kurwa, a ja sobie wziąłem cię 5 godzin. Będzie śmiesznie, no będzie śmiesznie. Ciekaw jestem, ile gleb dzisiaj zaliczę. Ciekaw, jak w ogóle miasto wygląda, czy odśnieżyli. Pierwszy odbiór mam z ulicy Starobiślnej, jakiś kebaber. Nie zwróciłem nawet uwagi, gdzie z tym będę jechał, ale ogólna odległość 2,5 km. Dzisiaj nie ma żartów. Wrzuciłem dwie bluzy, kurtkę, pod spodem potówka i polar, także mam 5 wap, dwie pary spodni. O kurde, ale słoneczko, ale zachodzi. Grube skarpetki z merino, ale już czuję, że stopy to będzie mój najczulszy punkt. Pasuje sobie mapkę włączyć, gdzie to mam jechać. Ciekawe, jak z baterią w ogóle cię będzie w telefonie taki mróz. Na pewno ciężko będzie operować telefonem, bo muszę za każdym razem tą rękawiczkę ściągać. To jest gdzieś tu po lewej stronie. Kurwa, uszy mi zamarzają. Dzień dobry, Globo 815. Dobra, 5 minut. Do zapłaty będzie 33 zł. Sobie przygotuję od razu, żeby czasu nie tracić. No i sprawdźmy od razu, gdzie to z tym jechać trzeba. Na Wawrzyńca, czyli tam za hotelem po prawej stronie. Pewnie od razu corner spadnie. Dzięki. Do widzenia. No, ulicą nawet nie jadę, bo te szyny są zdradliwe. Już nieraz na nich leżą. No to jak na złość musi być tyle ludzi. Dobra, nie ma wyjścia. Klient ma do zapłaty 47 zł, płaci 60. No gdzie to jest? To po lewej? Tutaj, no. Pierdolone łańcuchy. Nie tu. To jest jakaś portiernia. Halo? Halo, dzień dobry, ja dzwonię z dostawą, z kebabem przyjechałem. Wie pan co? Bo ja wszedłem pod 19. Dobra, dzięki. Ma 47, nie? Dobrze, to patrzyłem. Dobrze. 60, to proszę 13 reszty. Bardzo. Dzięki, piękne, do widzenia. Następny z Grodzkiej. Podwójny McDonald's na Mickiewicza i na Kościuszki. Ja sobie spróbuję bez tych rękawiczek jeździć. Bo niewygodne to jest jak chuj. No czuć chłód, ale do zniesienia. Jak coś to są w pogotowiu, w backpacku, w ekwipunku. No tu panna śmiga z gołymi nogami, bez pierdolenia. No zastanawiałem się, czy ten polar zakładać i chyba dobrze zrobiłem, że go założyłem, bo średnio to widzę. Jutro ma być minus 13 chyba, czyli jeszcze zimniej. A ja oczywiście też wziąłem grafik na jutro i na pojutrze po 5 godzin. No w środę, ten trzeci dzień mam już tylko być minus 6. No. Tylko czy ja do tego czasu chory nie będę. No ciekawe, czy po 2 godzinach już będę się wkurwiał i wyklinął. Dobry, ja mam ZG i CF. Dwa. Ciekawe, co ja miałem za alarmy pozakładane. Zamontowałbym takie coś u siebie. Coś na pilota. Musiałem wyjść tam, dobrze, się tam ugotuję. Tu masz CF, tak? Mhm, no. I zegar. Tak jest. Dzięki. Ciśniem na Mickiewicza. O, łańcuch już coś strzela. Zamarzł. Kalendarz się otworzy o 16.20, coraz wcześniej. Doceniają mnie. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie jeździć po tych 3 dniach. Kurde, na tych płyteczkach trzeba uważać. Zamrozy żadnego bonusu nie dają?
o kurwa. Nakurwiają breakdance'a już. To gdzieś? Mam nadzieję, że to nie był któryś z nich, bo mam wyciszone uszy muzyką. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. No to jednak był ten gość, co jego koleżka tam na oknie wisiał. Pewnie wołał, ja słabka w uszach i chujarzem słyszał. Zobaczymy na nagraniu, czy wołał. Lecimy do drugiego. To jest sala gimnastyczna, pewnie dziewczyny tam ćwiczą. Dlatego na tym oknie tam się bujał. Ty no kurwa, jakąś promocję zrobili chyba, bo jakaś dostawa z Chin przyjechała tych kurtek konkretna. Tych Nordfate. Kurwa, wszyscy w tych kurtkach chodzą. Każdy w innym kolorze, jak tyle tu się. Zimno. Jadę tam za gościa. Zawsze się zastanawiałem, czemu oni tak jeżdżą z tymi plecakami przykrzywionymi na jedną stronę. Do czasu jak sami zacząłem jeździć, zawsze przy zakładaniu plecaku nadepniesz sobie na szelkę i ci się skróci. I potem już nie poprawiasz. Do końca i w prawo. Bo pod salwatorem. Bo kurwa szyny. Uważać trzeba. Ja pierdolę, dobre. Tak? Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Kurde, tak zawsze wychodzili. 45 minut. 30 zł. Trzecie zamówienie. Z placu Wolnica. Pizza na Lubicz. Kolega ma dobre tempo. Raczej ciepłego tego jedzenia nie dowiezie. Szkoda, że pizza. Z własnym plecakiem, no ale blisko. To jest ten plus. To będzie czwarte zamówienie w godzinę. To zależy, ile im zajmie tam jeszcze robienie tego. Chyba się nie ma co zbytnio śpieszyć. Nie ma co szaleć. Pod kątem można ładnie zjechać. No i dobra, zmieniłem ustawienia kamery, bo ostatnio jak nagrywałem w dzień, miałem ustawienia pod noc. To strasznie ciemne te nagrania wyszły, a już zaczyna się robić lekko szaro. Jeszcze z pół godzinki i trzeba będzie zmienić na te nocne, żeby znowu w nocy nie przepalało światło. Kurwa, to jest czysty lód pod tym śniegiem. Nie no, bateria w telefonie nie spada jakoś dużo szybciej niż normalnie, ale w kamerze zaraz pewnie trzeba będzie zmieniać. Zwłaszcza, że te baterie już chyba nie mają takiej pojemności jak gdy były nowe. Niby godzinę 15 powinna kamera wytrzymywać. Przy rozdzielczości 5.3 w 25 klatkach. A ja nie wiem, czy mi 50 minut wytrzymuje już. Wawelek. Co tam, pewnie za mostem Grunwaldzkim koło kościółka na skałce trzeba będzie przelecieć. No i tam przez plac żydowski na Wolnicę. No i tyle wytrzymało. Nawet nie wiem czy 50 minut, bo czasowo niby 50 minut, ale ja nie nagrywałem cały czas. Czyli można powiedzieć, że 45 minut to jest max, kiedy ona była włączona. No słabiutko, ale nowych baterii już nie będę kupował, bo one do trzynastki na pewno już pasować nie będą. Bo już trzy generacje GoPro były takie same. Następna już obstawiam, że będzie inna. Także i baterie, i ten MediaMod, co mam, już nie podejdzie do niej. W ogóle ciekaw jestem, jaka ta 13 będzie. Czy w końcu dadzą tą jednocalową matrycę? No bo jeżeli nie dadzą, to trzeba się będzie grubo zastanowić nad kamerką od DJI-a. Podejrzewam, że jak GoPro się nie postara, to 8.5 będzie biła na łeb tą 13. I ja sobie chyba wtedy zmienię tą kamerę. W sumie zawsze byłem Team GoPro z racji, że kupiłem ten dodatkowy program do stabilizacji jeszcze jak się więcej dronem latało. No to Real Steady robił robotę. Normalnie nagranie było płyniutkie. Wystabilizowane miodzio. No a teraz jak więcej na rowerze jeżdżę, no to ja nie wiem, czy lepiej by się nie sprawdziło DJI. Zwłaszcza, że no w warunkach słabego oświetlenia, no to robi robotę. Dobra, Wolnica. Placek na wprost. Ciekawe, czy gotowe mają.
Rozłożę sobie plecak od razu tutaj, żeby tylko wejść i wrzucić. Nie bawić się tam. Kurwa, teraz pokazało mi się. Lista zamówienia. 4 pizze. Nieźle. A jakby tak pojechać do domu? Z kolacją. To tak 5 minut dłużej? 2 minutki. Dobra. To jak moje zamówienie całe 5 zajęło, to wy sobie poczekacie. No trochę czekałem, kurde, dobre 15, jak nie 20 minut, ale trafił się też gościu, co autem jeździ, zdziwiony, że ja na rowerze. Pogadaliśmy chwilę, to czas leciał. O, jedzieć. I lecimy na Lubicz. 2 kilometry. No, się ciemno zrobiło. I chyba trochę zimniej nawet. Łańcuch mi strzela cały. Chyba ogniwa delikatnie przymarzły. Muszę zapierdzielać, żeby te pizze zimne nie dojechały. Zakładam tą kominiarę na pysk, bo przejebany. Gość z tyłu się wkurwia, już widzę. Gazuje. A co ja ci kurwa zrobię, jak nie da się zjechać? Kurwa, mój dziewiczy wąs mi zamarza. I chuj. Pomijane z dupca na chodnik. Bez kitu morda mi zamarza. Halo, dzień dobry, panie, ja na portierni jestem już na miejscu. Dobra, dziękuję. Dzięki, no okej. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, do widzenia. W ogóle tam jakiś bonus dali za pogodę, miło. No ale godzinówka słaba, 46 zł w półtorej godziny. No pyta straszny Maczek na Szewskiej. Wszystko się zesrało przez ten długi czas oczekiwania na tą pizzę. Jedyny plus tego śniegu, jaki widzę, to pod barbakanem. To są te dziury zalepione i się trochę bardziej po prostym jedzie. W ogóle ciekawy jestem, czy mnie coś będzie słychać przez tę kominiarkę. I plus tego zimna jest taki, że trochę się obudziłem, bo taki, że jakiś zaspany cały dzień chodził, nie do życia. No i tu Szewska, to jest przejebana ulica w zimie. Chociaż dzisiaj jest w miarę posypany. Jak się nazywa ta jazda? Tymi saneczkami bobsleigh, to bez problemu można by to uprawiać. Mag zestaw, czyli będzie kola na Raymonda. Dzień dobry, QX. Dobra. Jakoś dziwnie mi ta torba pachnie po tej pizzy. Trzeba to przewietrzyć. Jakiś dziwny ser. Wyczułam. QX. Tak, no. Tu jest woda tylko. Mhm. I tu kanapki. Czyli nie ma coli? Nie ma. Całe szczęście. Tylko woda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzenia. Lecimy na remont. No ruszyć jest przejebane na tym podłożu. Ale jak już się ruszy, to jedzie. No, jeba ich, ja sobie pojadę za tobą. Nie wiem, czy ci ludzie zdają sprawę z tego, że ja nie mam panowania nad tym rowerem. No, tutaj ziomuś na fatbike'u elektrycznym to przecina to. Kurde, nie wiem, jak to jutro będzie, jak dzisiaj mi tak zimno w nogi. Ja nie wiem, trzeba bazę dwie pary skarpetek jeszcze z tego założyć. Tylko, że mi się noga w bucie nie zmieści. Dobrze, że mam tą kominiarkę, bo przecież by mi sople z nosa zwisały. A, tak jak myślałem. Stopy pierwsze polecą. To nawet dłonie bez rękawiczek jeżdżę pod tymi osłonkami i nie czuję chłodu. A stopy... No już jest niefajnie. A to jest gdzieś tu już.
niedaleko. Druga w prawo i po lewej stronie. Co to są, kuźwa, akademiki jakieś? Tam chyba nie ma żadnych klatek, więc to wejście musi być tamto. Kurwa, ile ptaków. Chłopaki, tylko nie srajcie, kurwa. Do pana, tak, Oliwier? Okej. Okay. Jedno, jeszcze woda, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Dzięki wzajemnie. Kurwa, z Brackiej na Brunowice chce mnie wywalić. Kurde, no przecież gdyby nie ten śnieg, to mi to wziął. No przecież kurwa tam nie przejebane dojechać. To zrobiłem co piąte, tak? To jest podwójne. Za 26 zł. Ogólna trasa 7 km. Chuj zrobię. O, 6 zł na piwku. To pewnie za te... pewnie za te pizzę. Dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie. No właśnie spojrzałem, trzeba sprostować. No nie za pizzę, tego podwójnego McDonalda co wiozłem. Tylko nie wiem jak sprawdzić, za które zamówienie. Komin z przodu, przy ustach, sztywny, niczym zamarznięty po prostu jest. Przejebane. Dzień dobry. Lobo mam 140 i 503. Jakbym tak tramwajem podjechał? Akurat na Brunowice jedzie. O kurwa, ale zimno. Jebana. Widzicie widzowie, jakie poświęcenie. Teraz powiem to jak typowy youtuberowiec. Ja to robię dla was, nie robię tego dla siebie. Po co mi te pieniądze? Ja to robię dla widzów. Docencie to. Strzelcie dzwona, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Po więcej takiego kontentu. I co? Co tam się jeszcze mówi? No, kurwa. Ale że nada, ja pierdolę. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to padnie z mojego ust. Kurde, a potem... kurwa, smarki mi z nosa lecą. A później jak włodarze pozwolą, to może jak kawaleczka fejmy ma. Także tamten, tego Boxer, czy tak jak tam ci jest Buxton, szykuj się. Jesteś na moim celowniku, jako pierwszy. Dobra, kurwa, wyłączam tą kamerę, bo... dupce mi się wyobi od tego zimna. No tutaj jest krzywy zaułek. No. Pod względem długości to taki sam jak ten zwykły zaułek. Też może ma 50 metrów. Chłopaczek też ciśnie. Bez prądu. Szacun. Żółwik ziomuś. Dzień dobry. To jest pana, proszę bardzo. O, dzięki piękne. Do widzenia. Dzień dobra, lecimy na jakiegoś czepca. Też bardziej w Brunowicach. To prowadź maleńka. Kurwa, ja myślałem, że takie 3 km dalej będzie to następna dostawa. Tu ledwie 850 metrów. No to spoko, bo ja nie jestem daleko w sumie od centrum. Myślałem, że to dalej będę jechał. To ja jadę pod tą pierwszą pętlę w Brunowicach, a nie pod tą drugą. To git. Ja pierdolę, co za światła, kurwa. Raz, kurwa, trzeba wciskać, raz nie trzeba. Popierdolone to jest jakieś. Będę stał jak chuj. Tak zamarznięte wszystko, że to w ogóle nie chce się klucz przekręcić. Świetnie, jeszcze kolejka do windy, kurwa. Będę jebał na 10, kurwa, z buta. Dzień dobry. Pamiętam, ma 81 zł. Dobra, super, dziękuję. Proszę bardzo. Masz tego, do widzenia.
walane kraftowe, fast beer. No kurde, fajne na wyzwanie, kilometrowa trasa. No i git, potem możemy wrócić do centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Metrów do klienta. Traska za 8,50, gdzieś około szału nie ma, ale troszkę się zrówna z tą traską teraz, co jechałem, względem wyzwań. Chuje, jak to nie są drzwi pieczy. Co jest do kurwy nędzy? Dobrze. Pewnie, jak się zmieścimy. Proszę bardzo. Pani dziewiąte, ja szósty. Dziękuję bardzo. Tak się od lekarzy wraca. O takiej porze. A pewnie pani na rano była zapisana, nie? Zmienili mi na 17. Nic, idę, do widzenia pani. Dobre. To ja mam nie pobierać pieniędzy? Nie mam. Proszę bardzo. Dzięki. Stówka w 3 godziny i 20 minut. Kurwa, na takie warunki to mogłoby być lepiej. Z Szewskiej na Łobrzów. No wszystko fajnie, tylko w tej pizza topi się czeka znowu w chuj czasu. W sumie mam kawałek stąd. Ile? 4 km. Zdążą zrobić do tego czasu. 2 złote wpadło na piwku. Za McDonalda. Trzewskiej na Raymonda, co brałem. Jak dobrze pamiętam, do pana Oliwiera. Dzięki piękne. Czy ludzie za McDonaldy na piwki rzucają? Za jakieś pizze, za jakieś piwo? Coś niechętnie. Teraz mi się nie śpieszy, ale tu widzę, że nie opłaca się jechać tą Piastowską. Przez Plac Inwalidów, Karmelicką. Dużo szybciej bym zajechał. Ale na przyszłość trzeba zapamiętać. Nie chcę ja tu gdzieś na Raymonda wylecę niby. Tak średnio bym powiedział, tak średnio kurwa z tą traską tu. No na Raymonda. Punkt może mieć opóźnienie. No ja sobie zdaję sprawę, kiedy oni opóźnienia nie mają. A ten gdzie się tu wjebał? Nie, nawet luźno to dzisiaj jest. Proszę. Mogę wziąć? Dzięki. Kurwa, jest na czas. I lecimy na Bytomską. 2,5 km. Bramkę sobie otworzę, bo pewnie będę tędy wracał. Ktoś tu rozwalił lód i na nowo już zamarzło. Jestem dwie i zostaje trzecią. Proszę bardzo. Dzięki piękne, do widzenia. Potwierdź. 120. 3 godziny. Spawi. No nie ma opcji, żeby do pogadali chodził. Spierdalaj. Z Brackiej na 7 km. Na Raymonda i na klep to mogę wziąć. No i teraz na Leziku sobie wracam tutaj Królewską, Karmelicką. Nie wiem dlaczego ta nawigacja na siłę ciągnie mnie tam przez tą Aleję Mickiewicza, tu tym parkiem. Czy to jest dookoła? Kurwa, 2 razy w 10 sekund bym wytupił na tych torach. Kurwa, poszedłem driftem. Konkretnie. Ale wyprowadziłem. Kurwa, tu zimno jak chuj. A tam znowu za gorąco. Nie chcę się zgrzać, bo przecież zamarznę jak wyjdę później. Mam z tym jechać na Biskupią, a drugie do tego hotelu, co 2 dni temu byłem. Tam koło Błoń. No, zaczynam zamarzać.
jest chyba ten moment, gdzie trzeba będzie chyba rękawiczki wyjąć. No dało w dupę mi to czekanie teraz cały czas. Kurwa, ładne jaja się dzieją. A ja myślałem, że zimy nie będzie. Czwórka tutaj, kurde. Dobra, 400, to proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. No odjebane jak chuj to mają, ale szkoda, że windy nie ma. No i z błoń do domu to już szybko przelecimy. Taki chuj, ja ci zjadę, kurwa. Jedyny fragment odśnieżony. Okej. Pojebało mi się. W ogóle kamera się połączyła i nagrała się zostało. To jest dopiero 16:00. Jeszcze godzinę muszę jeździć. A zamówienie to było dopiero 11:00. Więc jeszcze jedno do drugiego progu. No chyba już nic nie nagram. Dostarczyłem to zamówienie. Jadę po McDonalda na Floriańską. Niebieskie baterie nie dają rady. Więc za chwilę się pewnie wyłączy, to już nawet włączać nie będę. Jeszcze godzinkę i zabijam na chatę.